Już w czwartek kolejna odsłona Solanin Film Festival w Zielonej Jadłodajni. Tym razem zobaczymy dwa dokumenty świetnego reżysera Tomasza Wolskiego. Pierwszy film Szczęściarze, drugi Złota Rybka. Pierwszy z nich otrzymał nagrody we Francji, w Los Angeles oraz został nagrodzony na nowosolskim festiwalu, od którego nasz przegląd ma nazwę, Solanin Film Festival. A Złota Rybka został uhonorowany m.in. na krakowskim festiwalu filmowym i na festiwalu nowych filmów polskich w ramach Era Nowych Horyzontów. Cześć, nazywam się Katarzyna Piasecka i chciałam Was zaprosić na 24 lutego do Kawonu na wieczór stand-up comedy. Wystąpią Abelard Giza, Kacper Ruciński i ja. Stand-up to jest taka forma rozrywkowa, która raczkuje w Polsce. Jeździmy po całym kraju, po klubach i robimy te wspólne wieczory bez cenzury. Polega to na tym, że na plakacie jesteśmy we trójkę, ale każdy z nas wychodzi ze swoim setem takim około 30-40 minutowym. I co? I bawimy publiczność. Mówimy o rzeczach nam bliskich, o tym, co nas denerwuje, cieszy, bawi. Jest naprawdę fajnie, fajna atmosfera podczas wieczorów i mam nadzieję, że też tak będzie w Zielonej Górze. W ogóle cieszę się, że w końcu możemy zrobić ten wieczór w Zielonej Górze w Kawonie, bo w wielu miejscach w Polsce już to robiliśmy, a tu jeszcze jakoś nie mieliśmy okazji. Więc co, no wpadajcie, będzie fajnie. 24 lutego o godzinie 20 w Kawonie. No, siemanko.